Na 2017 rok zapowiadane są duże zmiany w podatkach, między innymi podatku od towarów i usług. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo Sejmu, ponieważ inne przepisy, również podatek dochodowy, jeden i drugi jest w przedmiocie zainteresowania Sejmu. Natomiast w podatku od towarów i usług jest ustawa przyjęta przez Sejm całkiem niedawno, bo 16 listopada. Ta ustawa nie skończyła jeszcze swojego biegu. Ona teraz trafi do Senatu i tam być może zostanie zmodyfikowana. Natomiast ta ustawa zaostrza w ogóle podejście u służb skarbowych do faktur i do dokumentów i do obowiązków z tym związanych. Pojawiają się nowe zagadnienia, pojawia się kategoria rzetelność rozliczeń faktury, rzetelność wprowadzenia jej do obrotu, rzetelność przyjmowania tej faktury. I to są zmiany wprowadzone tąże ustawą w innej ustawie, czyli w kodeksie karnym skarbowym. To są zmiany w artykułach 62 i 54. Myślę, że bardzo istotne dla podatników, ponieważ one zaostrzają karanie za dokonanie nierzetelnej obsługi, nierzetelnej rejestracji, nierzetelnych odliczeń. Wzrasta kara, jeżeli wprowadzimy taką fakturę. Zwracam uwagę na słowo fakturę. Przepisy projektowane, te, które uchwalone już przez Sejm, ale one mogą jeszcze przecież być zmienione, to przepisy mówią o jednym dokumencie, o jednej fakturze. Kto wprowadza fakturę, podlega karze i ta kara wzrasta z 240 do 720 stawek dziennych, co w praktyce oznacza, że nawet do 40 tysięcy będzie można teraz zapłacić karę za to, że na przykład ujmę się taką karę w ewidencji podatkowej. Mało tego, wprowadza się również karę ograniczenia wolności, nie mniejszą niż jeden rok za tak określone wydarzenie. Więc moim zdaniem to jest bardzo duża zmiana. Oprócz tego duża zmiana w artykule 56 kodeksu karno-skarbowego. Pojawia się mianowicie oczekiwanie, a nawet twarde oczekiwanie, że jeżeli nie będziemy składać deklaracji w postaci elektronicznej, to również grożą nam z tego powodu określone kary. Czyli nawet nie tyle sam fakt niezłożenia deklaracji, możemy dopełnić tego obowiązku, nie będąc świadomym, złożyć deklarację w sposób tradycyjny, a Urząd Skarbowy może się do nas zwrócić właśnie z żądaniem wniesienia opłaty karnej. Moim zdaniem nie warto, w związku z tym warto się już od razu przygotować do tego składania deklaracji drogą elektroniczną. W praktyce będzie on teraz spoczywał na wszystkich podatnikach podatku od towarów i usług. Więc warto o tym pamiętać, przygotowując się do 2017 roku.